Cześć, siemanko, witajcie na kanale Fishing Queen. Zaczynamy film. Postanowiłam, że pokażę Wam dzisiaj zestaw do klasycznego feedera, który nazwałam sobie sprytna skrętka. Dlaczego sprytna skrętka? Otóż w zestawie do klasycznego feedera zazwyczaj używam zestawu ze skrętką, czyli po prostu kawałek skręconej żyłki, stoper, agrafka z krętlikiem i dalej przypon. Natomiast producenci różnych akcesoriów do feedera klasycznego stworzyli pewne udogodnienie i myślę, że będzie ono bardzo dobrze sprawdzało się w moim wędkowaniu na klasyczny feeder. Dlaczego? Dlatego, że uniknę dzięki temu rozwiązaniu splątań zestawu, łowienie będzie bardziej komfortowe i myślę, że będzie to miało kluczowe znaczenie dla mojego wędkowania klasycznego feederowego w tym roku. Chciałabym Wam to pokazać. Zaraz zbudujemy sobie zestaw, ale czego będziemy do tego potrzebować? Przede wszystkim wykorzystamy sobie, tak jak zawsze, agrafki z takim jakby stoperkiem. To są troszeczkę inne niż używałam do tej pory, ale myślę, że będą lepsze. Powiem Wam w filmie dlaczego. Dalej będziemy potrzebować standardowo stopery, niezależnie jakie macie. Ja po prostu tutaj mam takie poglądowe stopery z kresty. A dlaczego z kresty? Dlatego, że to właśnie Kresta wypuściła na rynek taką tulejkę. Nie jest to droga rzecz, a bardzo ułatwiająca życie i wędkowanie na klasyczny feeder. Niezależnie od pory roku, to jest po prostu kwestia budowy zestawu, którą zaraz sobie omówimy. Następnie wzięłam tutaj też poglądowo takie szybko złączki do wymiany przyponów. Też Wam wytłumaczę, na czym one polegają. Ja nie stosuję ich zbyt często, ale też powiem dlaczego, jakie są tego plusy i minusy. Dodatkowo jeszcze wzięłam tutaj rozmiary tych tulejek w dwóch rozmiarach. Wiem, że to może być często mylące w sklepie wędkarskim te rozmiary, ale tutaj wzięłam dwa, żeby Wam pokazać, z tego względu, że rzeczywiście wielkość tutaj różni się dosyć znacząco i te osoby, które korzystają z takich lekkich, delikatniejszych zestawów do klasycznego feedera, będą na pewno poszukiwały rozmiaru M. Natomiast osoby, które nie dbają o delikatność zestawu, nie musi on być aż tak mocno, nie wiem, czuły czy delikatny, z pewnością wygodniej będzie zastosować rozmiar większy. Ale o tym wszystkim opowiem Wam już za chwilkę. Także zaczynamy. Szybka, sprytna, szybka skrętka. Zapraszam Was do budowy zestawu. Witajcie już w sferze nagrania takiego z bliska. Przygotowałam sobie rzeczy, o których Wam wspomniałam już wcześniej na nagraniu. Czego będziemy używać, co nam będzie potrzebne? Niezmiennie będą nam potrzebne stopery do tego, żeby zablokować nasze zestawy. Niektórzy ich używają, niektórzy ich nie używają. To już zależy od Waszej inwencji twórczej w budowaniu zestawu. Ja często ich używam. Dodatkowo będziemy potrzebowali naszych takich koralików z agrafką. I to są koraliki, które zawsze stosowałam, ale w nieco innej formie. One tutaj, ten grzybek, mają troszeczkę inaczej zbudowany niż pospolite te z Mikado, one chyba były, czy z Flagmana, różne firmy tam się przewijały. I taką nowością dodatkowo są właśnie te takie odprowadzacze, te tulejki, które Kresta wypuściła właśnie na rynek do budowania zestawów feederowych. Są dwa rozmiary, jest rozmiar M i rozmiar L, jak widzicie. I w zależności od tego, jaki zestaw chcecie zbudować, czy troszeczkę bardziej konkretny, czy troszkę bardziej delikatny, czy potrzebujecie tej tulejki większej lub mniejszej, to macie tutaj możliwość wyboru rozmiaru. Taka jest różnica w rozmiarze tych tulejek. Zobaczcie, to jest tulejka w rozmiarze M, to jest tulejka w rozmiarze L. Także od Was zależy, którą tulejkę wybierzecie. A polegać to będzie na tym, żeby, tak jak tutaj widzicie, idzie skrętka, jest tulejka, jest stoper bądź węzeł, to już od Was zależy. Stoper, ten, który jest od... Stoper, właściwie koralik, ten, który jest od Waszego zestawu z agrafką i z koralikiem. Tutaj jest agrafka i tutaj będzie doczepiony koszyk, a dalej idzie nasza żyłka główna. Na żyłce głównej można dać tutaj jeszcze stoper, ale nie trzeba, to już jest dla osób, które chciałyby mieć zablokowaną tą
możliwość poruszania się zestawu. Co jeszcze tutaj mam? Mam tutaj takie konektory. Są to konektory, łączniki tak zwane do przyponu. Można dowiązać sobie ten konektor do żyłki głównej i po czym będzie można szybko doczepić do tego przypon i zmieniać go w trakcie wędkowania. Dlatego o tym sobie później powiemy. Ja tego nie używam. Uważam, że to im mniej rzeczy na zestawie, tym lepiej, a po prostu przypony zmieniam pętla w pętlę na takiej zasadzie. Do tutaj naszego budowania zestawu używam zwykłej żyłki. Jest to akurat Winner 150 metrów 0,23. Jest to żyłka, której używam do metod fidera. Natomiast po prostu z racji tego, że jest grubsza, łatwiej mi będzie na niej zrobić skrętkę. Zatem użyję sobie tego rodzaju, żeby Wam łatwiej było mi pokazać. Mam tutaj również szczytówkę, żeby widzowie, ci, którzy są początkujący, wiedzieli, gdzie jest początek zestawu, gdzie jest koniec zestawu. Pamiętam, że zawsze jak zaczynałam z fiderem, z budowaniem zestawu, ciężko mi było sobie wyobrazić, gdzie to jest początek, gdzie idzie koniec od szczytówki, gdzie idzie początek zestawu. Dlatego dla początkujących umieściłam tutaj również szczytówkę dla zobrazowania, gdzie jesteśmy. No i standardowo koszyk. Często wędkuję tymi koszykami. To jest koszyk z Flagmana. Tutaj mam 21 gram. Akurat koszyk okienkowy. Jest tutaj 5 okienek, 5-okienkowy. Zwykły, normalny, plastikowy, jak widzicie, plastikowy koszyk, którym wędkuję właściwie w okresie jesiennym, wiosennym na fider klasyczny za każdym razem. Znacie ten koszyk bardzo dobrze. Ok, to co? Przechodzimy do budowania zestawu. Na sam początek musimy nałożyć wszystkie te elementy, które będą szły od szczytówki do naszego zestawu. Czyli ja, żeby tutaj znaleźć początek tej mojej żyłki. Ja na samym początku, sugerując się tym, co jest tutaj, nie będę zakładała żadnego, moi drodzy, żadnego stopera, żeby zapobiegać tutaj uderzaniu zestawu o szczytówkę. Raczej mi się to nie zdarza. Osobom początkującym zalecam założyć teraz na samym początku stoper. Ja teraz idę do mojego koralika, czyli tego Free Running Swivel Extra Strong w rozmiarze 16. To się tak skomplikowanie nazywa, a to po prostu jest koralik z agrafką, po naszemu. Dobra, teraz zakładamy sobie tutaj w oczko. Sprawdzamy tylko, gdzie to jest tu zamontowane. Ok, mamy już na żyłce założony koralik, widzicie? Postaram się Wam pokazać. O, tu mi ucieka trochę. W ten sposób, zobaczcie. Jest założony koralik z agrafką. Dalej. Potrzebujemy teraz naszą tulejkę. Zatem odkładamy zestaw. Ja wybiorę tulejkę w rozmiarze L, żeby również na nagraniu było to dosyć dobrze widoczne. Wyjmuję sobie całość. Fajnie to tu wygląda. O, widzicie? To się tak nasuwa. I teraz tak, w tą część. Tu są takie metalowe dzióbki, w ten dzióbek, tak jak stopery. Będziemy zsuwać naszą tulejkę. Ok. Zobaczcie, i teraz przesuwamy. Oj, wyszło mi. Sorki. Już się poprawiam. Wiecie, na nagraniu ciężko zrobić. No nie. Dobra, już. No popatrz. Czyżby wzrok nie ten? Dobra, przesuwamy takim płynnym ruchem, widzicie? Nachodzi teraz na żyłkę tulejka. W ten sposób przesuwamy tą tulejkę. Hops. Akurat tutaj dużo zostawiłam sobie żyłki, ale już tutaj wyciągam tą. O, zobaczcie. Naciągnęłam sobie, przeciągam ją sobie jeszcze trochę i wygląda to tak. Mamy na żyłce już naciągnięty koralik z agrafką, mamy naciągniętą tulejkę. Widzicie? Dalej się nasz zestaw tu nie przesunie. Idealnie wchodzi w tą tulejkę tutaj. Co mamy dalej?
Dalej powinniśmy zrobić naszą skrętkę, czyli zapominamy na razie o tej części zestawu i będziemy kręcić skrętką. Pamiętajcie, żeby zawsze, jak robicie skrętkę, kręcić ręką, która nie jest końcem żyłki, który nie jest w stronę szczytówki. Bo jeżeli sobie zaczniecie skręcać tą ręką, będziemy sobie skręcać żyłkę, która idzie w stronę szczytówki i dalszego naszego zestawu z kołowrotkiem. Dlatego tutaj sobie zostawiamy troszeczkę luzu po tej prawej stronie, a lewą stroną również będziemy sobie kręcić. Czyli co? Zaczynamy kręcenie. Ok, popuszczam i znowu kręcę. Możemy sobie teraz, żeby ta pętla u góry się zrobiła troszeczkę mniejsza, to sobie skręcamy. Skręcamy. Nie wiem, czy tu ostrość będzie dobra, ale potem Wam wszystko pokażę. Popuszczam. I teraz, jak już pewnie wiecie z wielu moich materiałów, skrętka powinna być długości nieco poza platformę koszyka. Więc ja to teraz sobie sprawdzę. Muszę przesunąć sobie tą tulejkę, żeby wiedzieć, gdzie zawiązać. Mniej więcej tutaj, tak? Przesuwam sobie mój koralik z agrafką i sobie sprawdzę, czy długość jest odpowiednia. Tak to ma wyglądać. Kładę sobie mój koszyk tutaj i symuluję sobie, czy rzeczywiście ta skrętka będzie poza platformę. No będzie. To mogę troszeczkę jeszcze naddać. Czekajcie. Troszeczkę przesunąć. Ok. Dobra. Troszeczkę jeszcze tą skrętkę zakręcić. O. I dać tutaj już supełek. To jest moja skrętka, zobaczcie. I ją będzie kiepsko widać, bo jest takie warunki są, jakie są. Ale tutaj zakręcamy, żeby ona nam się nie rozplątywała. Robimy tutaj supełek. O. I powoli powstaje nam nasza sprytna skrętka. Odcinamy nadmiar żyłki tutaj. Stąd ten kawałek już nam nie będzie potrzebny. To go odetnę. Ok. I zobaczcie, co nam powstało. Mamy tu lejkę. Dobra. Jest supeł, węzeł, który zapobiega splątaniom i przejściu przez tą tulejkę. Mamy naszą agrafkę z krętlikiem. Czekajcie, bo mi się tutaj troszeczkę zaplątało. O, teraz to będzie widoczne bardzo ładnie. Zobaczcie, tak wygląda mój zestaw. W ten sposób. Jest skrętka, tulejka, koralik z agrafką. Dołączymy nasz koszyk. Teraz w ten koralik z agrafką. Ok. Popatrzcie, jak wygląda ten zestaw. Jak idealnie oddala moja tulejka koszyk z agrafką. Widzicie? Nie ma możliwości, żeby to się tutaj splątało podczas rzutu. Ta skrętka w mojej sytuacji mogłaby być troszeczkę dłuższa. Widzicie? Bo ona jest prawie równa z podstawą. Jak doczepię do tego przypon, mogłabym dać troszeczkę dłuższą skrętkę tutaj. Ale zobaczcie, jak idealnie działa ten zestaw. Sprytna skrętka. Skrętka w ogóle jest sprytną metodą i rodzajem budowy zestawu, ale dzięki tej tulejce staje się jeszcze sprytniejsza i wcale to nie obciąża mocno zestawu, po prostu oddala. Wiele osób umieszczało po prostu kilka stoperów i działało to na takiej samej zasadzie, ale myślę, że tulejka jest równie dobrym rozwiązaniem tutaj, żeby taki zestaw zamontować. No dobrze, jak teraz podłączyć tutaj przypon? Do tego mogą nam posłużyć takie właśnie łączniki, które są również antysplątaniowe.
Ja ich bardzo rzadko używam. Uważam, że to jest już jakby dodatkowa część na zestawie i nie jest potrzebna. Oczywiście dzięki temu możemy bardzo łatwo i szybko sobie zmienić przypon. Dlatego pokażę Wam ten sposób. Jak taki łącznik zamontować. Tutaj mamy, zobaczcie, takie oczko. Oczko w żyłce. Dlatego musimy przez to oczko przełożyć to oczko przez oczko od naszego konektora. Postaram się to zrobić dosyć sprawnie. Ok, widzicie? Mam teraz mój konektor na tej mojej skrętce. Przełożyłam przez oczko i teraz muszę ten krętliczek, ten konektor przełożyć z powrotem przez dziurkę w... O, pętla w pętlę. Ok. Dzięki temu, że te dwie cząstki, one są ruchome, zapobiega to skręcaniu się zestawu, splątaniom przyponu. I do tego już haczyka, zobaczcie, mogę założyć pętelkę od przyponu, wtedy nasuwam jeszcze tą otulinkę i już mogę zamontować przypon. Mogę już rzucać zestawem. Jeżeli chcę wymienić przypon, zdejmuję otulinkę, wyhaczam przypon, zakładam nowy, zakładam otulinkę. Natomiast ja bardzo rzadko z tego korzystam. Jeszcze raz pokażę Wam mój zmontowany zestaw, sprytną skrętkę. Zobaczcie, tak to wygląda. Widzicie, troszeczkę dociążyła ta szybko złączka do przyponu, ten zestaw. Natomiast wygląda on w ten sposób. Tak się prezentuje. Do tego używaliśmy takich tulejek lub takich, troszeczkę mniejszych. I oczywiście krętlik, agrafka, koralik. No i tyle. Tak wygląda nasz zestaw. Jeszcze pokażę Wam tutaj razem na szczytówce, jak to wygląda. Moim zdaniem zestaw rewelacyjny na wiosnę. Dla widzów, którzy zaczynają, tu mam szczytówkę. Zobaczcie. Tutaj mam dalszą część zestawu. Tak? Czyli zobaczcie. Tutaj mam szczytówkę. Tu mam moją sprytną skrętkę, czyli tulejkę. Dalej mam skrętkę i konektor do zmiany przyponów i koszyk. Dzięki temu, że tutaj na tej żyłce koszyk jest luźno, ryba nie czuje oporu podczas pobierania przynęty. Dlatego uważam, że ten opór, który ewentualnie może wyczuć, to jest ten konektor. I po prostu go nie stosuję. Widzimy się z powrotem z takiego mini studia. Cieszę się, że mogłam Wam pokazać ten sposób. Myślę, że jest bardzo przydatny i to, w jaki sposób rurka oddala pozycję naszego przyponu razem ze skrętką, jest bardzo skuteczne. Niewiele mogę Wam powiedzieć, jak to w praktyce wygląda, bo sama jeszcze na ten sposób nie wędkowałam, natomiast znając plusy i minusy popularnej, typowej, klasycznej skrętki, wiem, że oddalenie jej właśnie za pomocą tych tulejek będzie miało naprawdę duże zastosowanie w moim wędkowaniu na klasyczny feeder. Mam nadzieję, że niebawem uda mi się to przetestować. Jak to wygląda w praktyce? Zapraszam Was do przyszłych filmów. Śledźcie kanał Fishing Queen, zostawiajcie subskrypcję. To mocno napędza mnie do działania i napełnia mnie taką wiarą, że to, co rzeczywiście się pokazuje, to gdzieś ma dla Was pomoc, jest to dla Was pomoc. Natomiast jak to wszystko funkcjonuje, dowiecie się już z filmów z nadwody. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. Zostawiajcie komentarze, łapki w górę są mile widziane i widzimy się w kolejnym filmie na kanale Fishing Queen. Wędkarska piątka.